A kończąc ten dość długi noworoczny wywód na temat zmian w roku 2022, chciałbym jeszcze dwie zmiany, co do których można powiedzieć nie mam zdania, ale lekko wam nakreślę temat. Pierwsza rzecz, według planów, jeżeli to wszystko weszłoby w życie, do kursu na prawo jazdy kategorii B mogłaby podchodzić osoba, która ukończyła 17 lat. A więc nie 18, tylko 17, nie 3 miesiące przed 18, a mowa jest o 17. Nie wiem, czy to będzie znowu, że 16 i 9 miesięcy. Być może, że dopiero w dniu ukończenia 17 lat będzie można podchodzić do kursu na prawo jazdy. Jak to dokładnie będzie wyglądało, tego nie wiem, czy będzie dalej ta opcja tych 3 miesięcy wcześniej, to zobaczymy, natomiast taki jest plan. Nie mam co do tego zdania, nie chcę tutaj mówić, że nie wiem, 17-latkowie to są, nie wiem, złe osoby, że to będą źli kierowcy i tak dalej, i tak dalej. Absolutnie jestem od tego daleki, sam jestem osobą, która na kurs prawa jazdy szła mając lat 17, zresztą jestem chyba jednym z ostatnich roczników, które to prawo jazdy miały możliwość uzyskania już w wieku lat 17. Chwilę po tym, jak prawo jazdy uzyskałem, czy jak skończyłem kurs, bo teraz już nie pamiętam, jak to się to szło, ale chwilę później wprowadzono właśnie wymóg tych 18 lat. Jedno, co mnie przy tym wprowadzeniu zastanawia, jaki sens i tak będzie miała w pewien sposób, może być bezsensowna kategoria B1, czy ona będzie miała jakikolwiek w tej chwili sens istnienia. I tak jest niewielkie chyba zainteresowanie kategorią B1 w naszym kraju, więc być może, że w jakiś sposób pojawią się co do niej jakieś zmiany, no ale o tym trzeba by rozmawiać, jak już wejdą w przepisy, jak to będziemy widzieli. Ja myślę, że tutaj warto by na przykład było zwolnić osoby, które posiadają te wszystkie kategorie z tą jedyneczką, czyli B1, C1, D1, C1E, D1E, gdy będą robili pełną kategorię, czyli bez tej jedynki, by na przykład byli zwolnieni już z kursu teoretycznego, by nie musieli na kurs teoretyczny chodzić po środku szkolenia, by nie musieli egzaminu teoretycznego zdawać. Być może to jest jakieś rozwiązanie, aby te kategorie się utrzymały, ale tak jak mówię, o tym, a konkretnie o B1 i o tych 17 latach będziemy mogli mówić, gdy to wejdzie, jeżeli to w ogóle wejdzie, bo tak jak mówię, na razie są to plany. I druga sprawa, jakie też te plany są, jakie to nasze Ministerstwo Infrastruktury plany ma, no to są, moi drodzy, plany, aby mocno uprzykrzyć życie tym, którzy jeżdżą po alkoholu, a dokładnie trwają prace nad tym, aby pijanym kierowcom rekwirować pojazdy, którymi to ta pijana osoba została złapana na jeździe po pijaku. Nie znam tutaj szczegółów, natomiast liczę i z tego, co się gdzieś tam orientuję, ma to dotyczyć chyba osób, które będą miały powyżej chyba 2 promili, więc to też nie jest tak, że każdemu zatrzymanemu, że ktoś tam gdzieś będzie, kurczę, i zostanie mu zatrzymane prawo jazdy, tylko jest to faktycznie znowu uderzenie, można powiedzieć, w bandytów, bo sorry, no mając nawet jeden promil, no to się trzeba dość dobrze upstringolić, żeby tyle wydmuchać. No, to nie jest, że ktoś sobie wypije piwo i za wcześnie wsiądzie w auto
więc zostanie tam złapany na stanie po spożyciu. Żeby mieć 1, 1,5 czy 2 promile, to trzeba się, moi drodzy, mocno obzwęgolić. To... Tak więc tutaj jak najbardziej jestem na tak. Oczywiście według tego, co gdzieś tam czytałem, zamiar jest taki, że jeżeli osoba ta nie będzie właścicielem, to tam będzie miała obowiązek zrzucić pieniądze właścicielowi, czy też wpłacić kaucję wysokości wartości auta, ble, 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 ble. Natomiast ja bym tutaj, myślę, poszedł modelem duńskim, bo coś podobnego obowiązuje w Danii. Tam się, można powiedzieć, nie pierdzielą z pijakami. Zostałeś zatrzymany, samochód jest rekwirowany. Tam chyba to jest kwestia właśnie owych 2 promili, a więc jeżeli ktoś ma więcej, czy też minimum 2 promile, no to samochód jest zabierany bez względu na to, czy jesteś jego właścicielem, czy też nie. Natomiast na to tak naprawdę też jest rada. Bo jeżeli prowadziłbym firmę, gdzie samochód nie byłby przypisany, czy nawet gdybym samochód dawał jakiemukolwiek konkretnemu pracownikowi, no to sorry, no ale trzeba by w takim układzie zainwestować w alkosensory, czyli w te blokady alkoholowe, więc aby tak naprawdę uruchomić silnik, trzeba by sobie najpierw dmuchnąć w alkomat i dopiero jak nic się tam nie wydmucha, to można by dopiero ten samochód uruchomić i gdziekolwiek nim jechać. I myślę, że jak takie przepisy by weszły, to pierwszymi, którzy w to by poszli, to pewnie byłyby wypożyczalnie samochodów. I byłoby to bardzo dobre z ich strony. Bo tak naprawdę nie mieliby oni wtedy jakiegokolwiek zagrożenia, że ten ich samochód wypożyczony tam jakiemuś swojemu klientowi, który gdzieś tam zaszalał. No tak jak mówię, jeżeli ten alkomat wyczuje po prostu, że ten alkohol był spożywany, no to samochodu nie uruchomimy. No cóż, no nie ma walki na to, jeżeli ktoś będzie pił w trakcie jazdy, tak? No ale to i tak, żeby wydmuchać 2 promile, no to musiałby chyba z litr wody w czasie jazdy wydoić. Także czy jest to realne, aby do takich wartości dojść i byłoby tutaj zagrożenie dla tych, którzy nie wiem, wypożyczają samochody firm, które dają samochód swoim pracownikom. Myślę, że nie. Sporo zmian czeka na nas w przepisach dotyczących rejestracji samochodów. Po pierwsze, nie będziemy już mieli obowiązku wymiany tablic rejestracyjnych. To znaczy, jeżeli ktoś będzie miał te tablice wymienić, jeżeli nabędzie pojazd z wyróżnikiem z innego powiatu bądź z innego województwa, jak najbardziej będzie te tablice mógł wymienić, ale nie będziemy mieli takiego obowiązku, tak jak to jest obecnie. Co za tym idzie, no będziemy płacić mniej, rejestrując samochód. Po drugie, ale to dopiero bodaj od września, nie będziemy mieli karty pojazdu oraz likwidowane będą nalepki kontrolne na szybie. Tak więc tyle, jeżeli chodzi o te zmiany w nowym 2022 roku. Troszkę, jak widzicie, tych zmian nam się szykuje. Co z tego wyjdzie, a na czym jeszcze gdzieś tam pracują, to powiem szczerze, nie wiem. Natomiast tego wszystkiego wam, moi drodzy, na ten nowy 2022 rok życzę. Aby te przepisy, wszystkie przepisy, okazały się dobrymi przepisami. Aby te wszystkie miejsca, co do których mamy wątpliwości, okazały się dobrymi
przepisami. Do śledzenia.